Dzień dobry, witam się z wami, odwalona jak stróż w porze ciało. Nie jestem do końca zadowolona, jak wyglądają te buty do tej sukienki, ale nie mam takiego zimowego, eleganckiego obuwia, w którym mogłabym wyjść, wiecie, na zewnątrz. Także skończyłam z tym, co jest. Tak się prezentuję ja. Obok mnie widać w lustrze odbija się Andrzej w koszuli. A dlaczego jesteśmy tacy odpicowani? Ci, którzy oglądali poprzedni film, już wiedzą. Zaraz wam opowiem, ale może najpierw wskoczymy do samochodu. My, słuchajcie, już w samochodzie zmierzamy do studia Puzzle. Tam się odbędzie dzisiaj bardzo ważne dla mnie osobiście wydarzenie, dlatego że będzie tam się dziać Christmas Party, które organizują Karolina Stylizacja i Darek DG, których obserwuję, oglądam na YouTubie, mam wrażenie, od zawsze. Odkąd wiem, słuchajcie, czym jest YouTube, ja ich śledzę, naprawdę. Przeżyłam z nimi tyle najróżniejszych rzeczy, że to po prostu aż trochę dziwne w sumie, bo oni mnie nie znają, dzisiaj się poznamy, ale ja mam takie poczucie, jakbyśmy się jednak znali. Andrzej razem ze mną ogląda te filmy, jak okupuje telewizor. Mam wrażenie, zresztą Andrzej to też powtarza, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie poznać Darka, bo panowie są w wielu kwestiach, mam wrażenie, do siebie podobni. Andrzeju, czy ty też się tak ekscytujesz? Znaczy nie, aż tak to nie, ale to prawda to, co mówisz, tylko że wiesz, Darek jest taki techniczny i też lubi takie gadżety, ale on jest jednak dusza artysty i o czym to mówi, nie? A ja jestem tak ścisły raczej, nie? Więc to jest takie przeciwne, ale nie no, lubię ich oglądać, to fajna para. No i powiem wam, że słuchajcie, z tymi biletami to była taka historia. Karolina i Darek ogłosili to wydarzenie. Bilety na to, gdyby ktoś był zainteresowany albo ciekaw po prostu, bo zainteresowany to już po ptokach. Ale gdyby ktoś był ciekaw, to taki bilet kosztował 450 zł za osobę. To wydarzenie dzisiejsze to będzie kolacja przygotowana przez szefową kuchni, którą wybrali Karolina właśnie z Darkiem. Będzie 7-daniowe menu. Będzie można spróbować takich świątecznych dań w trochę nowych odsłonach. Te menu było już udostępnione u Darka na Instagramie i powiem wam, że wygląda to turbo ciekawie, ale do czego chciałam zmierzać? Do tego, słuchajcie, że no właśnie ten bilet nie był specjalnie tani. I ja strasznie wiedziałam jakby od razu, że ojku, ja będę chciała jechać. Andrzej też był tego świadom. No ale to jednak jest spora kwota pieniędzy, a my jakby, wiecie, to nie jest tak, że zostaliśmy bez grosza przy duszy przez ten remont, bo no trzeba gdzieś z tyłu głowy myśleć o przyszłości i w razie czego mieć oszczędności, ale miałam takie poczucie, że to będzie taki trochę po prostu niepotrzebny wydatek w tym i tak skomplikowanym dla nas finansowo okresie, ale po prostu tak skiełczałam do telefonu, jak oglądałam live'a Karoliny i Darka, którzy opowiadali wtedy o tym wydarzeniu, że ja bym tak chciała, ale tak bardzo chciała, ale no wiem, że nie mogę. I Andrzej, słuchajcie, był taki kochany, że zaproponował: Kasia, kupię ci może ten bilet. No ja potem miałam takie rozterki typu, wiecie, ale co, tak samo pójdę, tak bez nikogo. No i mój kochany mąż podjął tą męską decyzję, zapłacił za dwie wejściówki. Idziemy tam razem. Powiem wam, że byłam tak przeszczęśliwa, jak Andrzej te bilety kupił. Oglądałam tego live'a i normalnie siedziałam, o Jezu, zaraz będę płakać. Ale normalnie siedziałam przed tym, siedziałam przed tym telefonem i na zmianę. Albo po prostu płakałam ze szczęścia, albo podskakiwałam ze szczęścia, po prostu. No wiecie, jakby spotkanie z nimi i tak dalej, to tak już można takie wyjście potraktować trochę w kategorii spełnienia marzeń, trochę, bo ja naprawdę śledzę ich od lat i jestem do nich bardzo przywiązana i no nie mogę się doczekać, aż się dzisiaj zobaczymy, już niedługo, już za pół godziny. No Jezu, próbuję się nie rozpłakać, słuchajcie, bo tyle tą tapetę robiłam, żeby przy Karolinie nie wyglądać jak menel. Że nie macie pojęcia, ale po prostu, no, jeżeli chodzi o mój poziom ekscytacji, to level milion. Naprawdę nie mogę się doczekać. Weźmiemy tą kamerę. Mamy ją przecież, właśnie do niej gadam. Ale chodzi mi o to, że weźmiemy ją do środka. Postaram się nagrać to, jak wygląda te wnętrze. Nie wiem, czy będę coś gadała, czy po prostu zobaczycie ładne kadry z tego wydarzenia. Ale tak, jedziemy.
jaram się na maksa. To jest po prostu coś niesamowitego. Naprawdę to jest ekstra, jak dzieją się takie fajne rzeczy, w których bardzo chcielibyście wziąć udział i no i po prostu możecie sobie na coś takiego właśnie pozwolić. O Jezu, naprawdę będę płakać, a nie powinnam, bo o dziwo dzisiaj pomalowałam dolne rzęsy, także chowam tą kamerę, bo będę się za bardzo wzruszać i wrócę do was, jak już będziemy na miejscu. Słuchajcie, już Karolina, Darek, ja w sumie też się z wami pożegnałam, ale jeszcze wracam. Chciałabym wam powiedzieć w sumie, jak to wszystko wyglądało, bo na filmie myślę, że nie do końca było to widać. Poza tym, że kolacja była świetna, mam zresztą ze sobą całe menu, to najfajniejsze chyba w tym całym wydarzeniu było to, że ono było takie kameralne. Zgodzisz się ze mną, Andrzeju? Naprawdę można było z Karoliną i z Darkiem swobodnie porozmawiać. No, ale to tak, bo sporo, znaczy z osobą, która siedziała obok mnie, Ola, też sobie tak wyobrażaliśmy, że event był przesunięty do innego miejsca ze względu na dużą liczbę osób, na tak, duże zainteresowanie. Myśleliśmy, nie? Myśleliśmy, kurczę, ile tam będzie z 40-50 osób, a w sumie gości było 15. Tak. Więc naprawdę było przyjemnie. Było kameralnie, było ekstra, jestem trochę rozmazana, dlatego że po drodze sobie popłakałam. Teraz jak zaczynam do was mówić, to dalej znowu mi się zbierają łzy w oczach. Powiem wam, że jest to po prostu niesamowite, że coś nam się marzy, coś byśmy bardzo chcieli i przychodzi taki moment w życiu, że mamy okazję, żeby to marzenie spełnić i no właśnie, możemy sobie pozwolić na to, żeby iść na taką imprezę, żeby spotkać się, tak jak w moim przypadku, z Karoliną i z Darkiem i no masę emocji mi przyniosło to nasze dzisiejsze spotkanie. Powiem wam, że cudowne w tym wszystkim jest to, że Karolina i Darek są tak normalni. Uważam, że to jest komplement w dzisiejszych czasach trochę, że
nie ma takiego dystansu, że siadacie z nimi i gadacie naprawdę jak z kumplem, jak z koleżanką, jak z przyjaciółką w zasadzie i jest to trochę dziwne uczucie spotkać się w taki sposób z kimś, kogo oglądacie od tylu lat, dlatego że ja mam takie poczucie, jak ja bym ich znała, słuchajcie. Ja tyle rzeczy z nimi przeżyłam. Śledzę jakby to, co się dzieje u nich w życiu na bieżąco. I jakby weszłam tam i się czułam właśnie tak od razu jak u siebie, bo no, mi towarzyszyła taka ta myśl, że tak jakbyśmy się znali. I mimo tego, że wiecie, no to nie działa w dwie strony, Karolina i Darek nie mieli pojęcia, kto się tam dzisiaj z nimi spotka, to właśnie byli jak tacy prawdziwi domowi gospodarze, tak mili i tak opiekuńczy, że no naprawdę było to coś niesamowitego. Chciałabym wam pokazać, bo myślę, że będzie to interesowało wiele osób, co takiego było w prezentach, które dostaliśmy. Więc może po kolei. Tutaj mamy pierniczek. Pierniczek upieczony przez samą szefową, słuchajcie, kuchni naszej dzisiejszej kolacji, także ekstra. Tutaj jest kolejna rzecz, czekolada mleczna z żurawiną. Ja uwielbiam żurawinę, także mega się cieszę. Tak pięknie w ogóle ta gwiazdka tutaj wygląda, jest to bardzo estetycznie zapakowane. Kolejna sprawa, o, tu mam menu, gdyby ktoś był ciekawy, to w sumie mogę wam pokazać, o. Proszę robić screena, albo w sensie zatrzymywać sobie i przeglądać, co takiego tu było, gdyby ktoś był ciekawy. Tutaj, o, w trakcie, muszę dodać, bo nie powiedziałam tego, że w trakcie kolacji był też z nami sommelier, który, chociaż to się chyba nazywa inaczej, ale no sommelier, który opowiadał o winach, które piliśmy do tań. I muszę wam powiedzieć, że mimo, że ja zazwyczaj piję wina słodkie, no tutaj były to jednak bardziej rzeczy takie półwytrawne, czy tam też wytrawne, no bardziej eleganckie, a nie taka, wiecie, tanie winko, jak to Katarzyna ma w zwyczaju pić. To niektóre z nich mi naprawdę smakowały. Tutaj jest etykietka, to były wina od Konrada. Wiecie, kto to jest? Marek Konrad. Kondrata, przepraszam. Tak, tutaj jest jeszcze taki fajny gadżet, taki cusiek do nalewania wina, żeby nie rozlewać, ale dobra, wracamy do tych prezentów, które myślę są bardziej interesujące. O, to jest Andrzeja. Tutaj mamy uzdrowisko i nektarową piankę enzymatyczną do rozjaśniania cery i to powiem wam, że Andrzej używa takich rzeczy. Mam nadzieję, że się ze mną podzieli, bo nigdy nic z marki uzdrowisko, szczerze mówiąc, nie miałam. Kusiło mnie, żeby spróbować maseczki Karoliny, ale jak już się zdecydowałam, to się niestety wyprzedała. Mam nadzieję, że wróci do sprzedaży. Tutaj mamy krem wygładzający anti-aging. Tak wygląda. Kolejna rzecz, słuchajcie, no to jest w ogóle podjarka milion, mega się cieszę, uwaga, wyciągam, odpakuję tylko, bo to jest wszystko pięknie zabezpieczone, tadam, Lula Love i stylizację, świeczka, ciasto dyniowe, pachnie przepięknie, dzisiaj te świeczki były porozstawiane właśnie na tym całym wydarzeniu, pachniało to pięknie. O Jezu, to tak pachnie, słuchajcie. Ale to tak, że naprawdę no kusi, żeby to zjeść. Także ekstra. No i byliśmy we dwójkę, więc kolejny prezent. I tego, co się powtarzało, nie będę wam pokazywać. Mamy tu piernik. Mamy oczywiście też czekoladkę. A świeca jest z tego, co kojarzę, upewnię się. Ale Darek powiedział, że świece są wszystkie te same. I chyba faktycznie tak jest. Tak, zresztą widać tu na opakowaniu. Jest napisane na kartoniku, widzicie? To jest ładnie zabezpieczone. Ciasto dyniowe. Także mamy dwie do kolekcji. I z rzeczy, które Andrzej miał inne. Miał ten sam... a nie, poczekajcie, to nie jest to samo. To jest serum, a tu był krem. O, to mam komplet, ale ekstra! W mojej paczce był krem, a w paczce Andrzeja było serum, albo odwrotnie, nieważne jakby. I tak zgarnę to wszystko ja. I kolejna rzecz to kwasowy peeling mus rozjaśniający, oczywiście też z uzdrowisko, no i rzecz, która tu była, którą słuchajcie, ja już mam, dlatego że jak Karolina coś wypuszcza, to zawsze staram się przynajmniej jakiś jeden element jej pracy, kolekcji kupić i to jest to, co
Nawet w tej chwili mam na ustach, czyli błyszczyk, ten pierwszy ze współpracy z Hean, a to jest dla mnie nowość. Tu mamy błyszczyk, ale z ten w wersji w kolorze pink i to jest ta najnowsza współpraca. Muszę jeszcze koniecznie wypatrzeć. Mam nadzieję, że dorwę gdzieś w Hebe ten puder pod oczy. Także tak. Takie prezenty, słuchajcie. Jeszcze raz wrócę do kolacji, bo muszę to podkreślić, że jedzenie było przepyszne. Atmosfera była cudowna, tak jak widzieliście na tych przybitkach. Dekoracje były przepiękne. Niepodważalnie Darek jest dla mnie królem świątecznej atmosfery. Nikt nie robi takich pięknych dekoracji jak Dariusz. Także chylę czoła, bo robiło to ogromne wrażenie. No i co? Wydaje mi się, że byłoby to już wszystko. Nie chcę tu gadać za długo, bo ja naprawdę co chwila płaczę. Chociaż może jeszcze wykorzystam fakt, że siedzę przed tą kamerą i chciałabym podziękować mojemu mężowi tak oficjalnie, bo sprawił mi ogromną radość tym, że kupił bilet na to wydarzenie i jestem naprawdę niesamowicie wdzięczna, że mogłam tam dzisiaj być, że mogłam Karolinę i Darka poznać, że miałam okazję zobaczyć też tych wszystkich fajnych ludzi, którzy byli tam razem z nami. Przebiegło to naprawdę w przecudownej atmosferze. Robiliśmy stroiki, które widzieliście już wcześniej i jest to dla mnie ogromnie ekscytujące i bardzo się cieszę i powiem wam, że naprawdę, zwłaszcza chyba tak w takim właśnie zimowym okresie, tak bardzo doceniamy te rzeczy, które mamy i ja też się cieszę, bo pracujemy sobie tak myślę ciężko na to wszystko, co mamy i cieszę się, że mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby spędzić ten wieczór w tak miłym towarzystwie. Także mężu drogi, jak to montujesz zaraz pewnie. Bardzo ci dziękuję za te bilety. Jestem naprawdę ogromnie wdzięczna. Cieszę się, że cię mam i że spełniasz te wszystkie moje marzenia i abyśmy jeszcze dużo tych marzeń razem pospełniali. No. Także tak, dziękuję wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!